Królowie zimy nadchodzą. Już jutro rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Kryształowej kuli bronić będzie Kamil Stoch. Przed nim i jego kolegami aż 35 konkursów indywidualnych i drużynowych. Wszystko rozpocznie się za kilkanaście godzin w Klingenthal. Te obrazki to znak, że wreszcie rusza sezon. Ze Szczyrku do Klingenthal jest nieco ponad 6 godzin drogi. Podróż mija szybko, jeśli ma się miłe wspomnienia. Skocznia w pewnym sensie dla nas szczęśliwa, ale skocznia bardzo kapryśna. Także to można wypaść i bardzo dobrze, a można dostać takim przysłowiowym batem po plecach. Coś o tym wie Kamil Stoch. 3 lata temu na Falkland Arenie nie miał sobie równych. Rok temu w wariackim konkursie był już najsłabszym z Polaków. A sensacyjnym zwycięzcą okazał się nieobecny teraz Krzysztof Biegun. To było wszystko dla mnie takim wielkim szokiem, bo to był mój drugi konkurs Pucharu Świata. Kto zaszokuje Klingenthal w ten weekend? Może ci, którzy postawili na sprzętowe nowinki. Od tego sezonu można używać takich ochraniaczy na kręgosłup. Jesteśmy przygotowani do tego, że gdyby świat poszedł w tym kierunku, to będziemy też w tym skakać, natomiast na tą chwilę nie przewidujemy. Inną nowinką są nieco większe kaski, ale tu różnicę zauważy tylko wprawne oko. Przed inauguracją zimy słowo faworyt i nazwisko Kamila Stocha odmieniane było przez wszystkie przypadki, nie tylko w Polsce, ale on sam próbuje zachować olimpijski spokój. Jedna rzecz nie ulega wątpliwości. To będą pierwsze skoki na śniegu, a z nich zbyt daleko idących wniosków wyciągać nie wolno. Ja nic nie przewiduję. Nigdy nie przewiduję. I dziwić się nie sposób. 2 lata temu na inaugurację w Kusamo było fatalnie. Kamil Stoch nie przebrnął nawet kwalifikacji, a Łukasz Kruczek podawał się do dymisji. Całe szczęście nieprzyjętej. Rok temu w pierwszym zimowym konkursie szalonej wiecznej loterii w Klingenthal Stoch był dopiero 37. Wniosek prosty. Nawet jeżeli coś nie pójdzie, to nic się nie dzieje, bo jest jeszcze cały sezon, żeby można było coś jeszcze wywalczyć, coś jeszcze ugrać. Ten spokój i tę pewność siebie zdobywał latami. A powiedz szczerze, jakie to uczucie przeskoczyć samego mistrza Adama? No niesamowite naprawdę. Nigdy nie spodziewałem się tego ani dzisiaj, ani na pewno, że w najbliższej przyszłości uda mi się to osiągnąć. To był rok 2005, a Stocha na narciarskie salony wprowadzał Heinz Kutin, były mistrz olimpijski, człowiek, który w rodzinnej miejscowości ma nawet ulicę własnego imienia. Ale teraz zaczął Kutin zupełnie nową drogę. Tak trenował z Austriakami, by kadra odzyskała tron, a Gregor Schlierenzauer radość skakania. Ale chętnych do tej gry o tron jest w tym roku więcej. Niemcy... Znów się liczymy i myślę, że Freitag, Wellinger mogą się bić o trofea. No i Norwegowie zapewniają, że 18-letni Filip Schjento talent na miarę Roara Ljokelsøya. Tyle, że oni taki talent mają jeden, a u nas jest ich cała gromada. Pierwsze konkursy w weekend, ostatnie pod koniec marca. Czekają nas zatem 4 miesiące ze skokami narciarskimi. I jak pokazuje najnowsza historia, mogą to być miesiące, które będziemy długo i dobrze wspominać. Rusza kolejny sezon serialu w reżyserii Waltera Hofera. Obsada międzynarodowa, wielość miejsc akcji gwarantowana. Napięcie będzie rosło. Na początek Klingenthal, a potem kilka momentów kulminacyjnych. Kamil Stoch ważną rolę do odegrania ma na przełomie roku między Oberstdorfem a Bischofshofen. Turniej 4 skoczni i mimo, że głośno o tym nie mówi, to ma być rola życia. Na pewno turniej 4 skoczni będzie potraktowany przez niego bardzo poważnie. Bo mistrzostwo i Puchar Świata już ma. W tym sezonie może mieć po raz drugi. Mistrzostwa Globu w Falun. Obrona tytułu? Nie do końca. Nie, właśnie nie podchodzę do tego sezonu w sensie obrony. Bo najlepszą obroną jest podobno atak, prawda? Prawda, a czy atak na kryształową kulę też się powiedzie, to wyjaśni ostatni odcinek sezonu pod tytułem Loty w Planicy. A otwarcie i kwalifikacje w Klingenthal jutro o 18 w TVP Info. W sobotę i w niedzielę w Jedynce konkurs drużynowy i indywidualny.